Wow! Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj przetestujemy sobie najnowszy setup do driftu, który wymyśliła społeczność tej gry. I to jest tak, opony standardowe i standardowe zawieszenie w samochodzie. Okazuje się, że ponoć daje najlepsze rezultaty driftowe. Dodatkowo jeszcze za chwilę przejdziemy sobie do ustawień samochodu. Pozostałe rzeczy, takie jak skrzynia biegów, nie ma to większego znaczenia. Natomiast tutaj wszystkie części są elitarne, nitro też nie ma jakiegoś większego znaczenia, poza tym, żeby sobie auto gdzieś tam na prostej przed zakrętem rozpędzić. O co chodzi? Okazuje się, że opony do driftu są zbyt przyczepne i ten mój Charger bardzo często na różnych pokazach, nawet jadąc na offroadach, łapał przyczepność i ciężko było nim sterować. Następną rzecz, którą trzeba zrobić, to jest zmniejszenie czułości kierownicy i zmniejszenie docisku i oczywiście przesunięcie suwaka driftowania maksymalnie w prawo. Nie trzeba na szczęście instalować opon dragowych, tak jak to było w hicie. Nie udało mi się nigdy w hicie zrobić dobrego samochodu do driftu, to znaczy jak pojawił się ten sposób z oponami dragowymi, to ja już w tym momencie w Need for Speeda sobie nie grałem. Oś, ej, musicie spróbować tego. Samochód im macie mocniej stunigowany, tym lepiej. Oczywiście wam się będzie trzymał w tym drifcie. Ale różnica jest kolosalna w przypadku tego Chargera. Ja bym jeszcze sobie tylko zesłapował skrzynię na taką z większą ilością biegów. Teoretycznie powinno być tak, że im mniej biegów, większy silnik, tym lepiej nam się będzie driftować, no bo nie będziemy musieli tak często zmieniać tych biegów. Spróbujmy sobie skrzynię manualną. Na tej też dużo driftowałem i na niej miałem problem właśnie z driftowaniem, bo często na trójce samochód łapał przyczepność. Ale jest zdecydowanie inne zupełnie prowadzenie jest tego samochodu teraz. I to jest niemożliwe. Ja tym Chargerem nigdy nie driftowałem dobrze. Wow! Jak ładnie robi te zakręty w ogóle. Okay, widzicie, tutaj zaczyna łapać trakcję i z tej trójki schodzi, ale no, tutaj przydałoby się coś pomiędzy tą dwójką a trójką i myślę, że na automacie było liftowałoby mi się lepiej tutaj w tym Need for Speedzie, ale z większą ilością biegów wtedy może ta skrzynia działałaby jakoś lepiej. Dlatego pojedźmy sobie do chatki i dajmy inną skrzynię biegów do tego auta. Tu mamy nawet siedmiobiegową, ale myślę, że sześciobiegowa będzie w sam raz. Okej, teraz sobie trójką poleciał, fajnie. Nie mogę tego słuchać, jak dochodzi do tego rev limitera i automat nie chce wrzucić czwórki czy coś. No ale tutaj na trójce faktycznie lepiej wchodzą te zakręty, dobrze to wygląda. Okej, okay, ale samochód jest taki płynniejszy. Myślę, że też ustawienie, tuning tego prowadzenia i zmniejszenie czułości kierownicy dużo dało. Ja zawsze miałem czułość ustawioną o gdzieś w tym miejscu, nie? A ustawienie jej minimalnie myślę, że daje dużo lepsze uczucie tego driftowania w tej grze. Nie masz wrażenia, jakby to było takie pudełkowe, jak miał do tej pory. I oczywiście kontrolę trakcji też musimy sobie wyłączyć, no to jest chyba podstawa, no nie?
Okej, mamy tutaj strefę driftową, spróbujmy zrobić sobie jakiś fajny drift, czyli tutaj w tym Need for Speedzie nie interesują nas punkty, kąt driftu ani nic, tutaj musimy utrzymać drift przez jak najdłuższą odległość, także możemy nawet bardzo małym kątem sobie jechać, bylebyśmy mieli odległość utrzymaną jak najdłuższą, ale generalnie ten tuning jest po to, żeby sobie przyjemnie driftować, nie? A nie po to, żeby nabijać jakieś tam punkty. Chociaż myślę, że... Nie no, wiecie co, tak naprawdę punkty można i w klasie B tutaj nabić, te wszystkie strefy na maksa. Okej, pod górkę będzie trochę trudniej, myślę, że samochód częściej będzie wbijał jednak tą dwójkę. Okej, tapowanie gazem coś tam daje. To mi się nawet bardzo podobało, bo nie dodawałem gazu do końca, tylko tak... Kurde, prawie jak w jakiejś fajnej grze wyścigowej, znaczy no driftowej, jak w, nie wiem, w Car X-ie prawie, że się mi tutaj leciało. Prawie, że trzyma linię. Myślę, że jednak jakiś Japoniec byłby fajniejszy tutaj, nie? Do driftowania niż taki Charger, bo on jakby się tak za bardzo buja czy coś, nie wiem. Ale robi ten tunik robotę, czyli tak, standardowe opony ładujecie, ładujecie standardowe zawieszenie, a wszystko inne według preferencji, no i najlepiej jak macie bardzo dobre części osiągów, no nie, czyli w tym wypadku ja zainstalowałem sobie elitarne. Będę próbował tego tuningu jeszcze, Jezu, a ten się co tak przykleił do mnie. Będę próbował tego tuningu jeszcze w innych samochodach i dam wam znać, jak już wymyślę coś lepszego. Na razie wygląda na to, że to, co tutaj zaprezentowała nam społeczność tego Need for Speeda, wypada chyba najlepiej. Bo naprawdę to driftowanie teraz jest przyjemne, a muszę się wam przyznać, ten odcinek nagrywam już jak przeszedłem całą grę, także już kurczę, no driftowanie mam za sobą tutaj, ale patrz jak ładnie to teraz poszło, tutaj z tyłu policja, ja sobie lecę w drifcie, fajnie to wygląda. Potestujcie sobie ten setup, sprawdźcie czy to u was działa i dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy co o tym myślicie. Wygląda na to, że takie ustawienie ustabilizowało samochód podczas driftu i bardziej się ślizga nawet ten Charger, ale jeszcze nie jest idealnie, jeszcze można by było coś tutaj poprawić. Może się okazać, że dla każdego samochodu będzie trzeba robić jakiś inny tuning. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, hejas!